Będę siedział, bracia i siostry, wy siedzicie, ja czego mam stać, nie? Szanuję was, kocham i... No, Pan Bóg stworzył ludzi do tego, aby pokazać im, że jednak jest ich stwórcą, przygotował im piękny świat, jak we w swoich rodzinach, najpierw jak stworzycie małżeństwo, przygotujecie jakiś dom, potem dzieci się dziwiają i widzą, co mają, rozwijają się, widzą, czy to było dobrze, czy to było źle. I mówię potem o was tak, jak widzieli wasze postępowania, działania, potem albo odrzucają, albo kochają was. Pan Bóg stworzył wszystko pięknie, sam to powiedział i my to możemy poświadczyć, widząc przy naszym życiu, jak wszystko to jest. Natomiast Pan Bóg, stwarzając świat, dał prawo, jak powinien ten świat kręcić i fizyczny, i świat stworzeń różnych, i świat człowieka. Wszystko inne jest stworzone tak, jak stworzone, ale człowiek jest unikalnym kimś, który jest obraz i podobieństwo Boże. Rozum i wola to jest podobieństwo Boga w każdym z nas, w każdym, bez wyjątku, my to mamy. Czy my rozwijamy ten rozum, czy nie rozwijamy ten rozum, to jest inna sprawa. Czy my mamy dobrą wolę, ażeby czynić dobre rzeczy, czy używamy naszą woli do tego, żeby czynić rzeczy nam przyjemne, ale niekorzystne dla naszego kontaktu, relacji z Bogiem, to jest nasz dobrowolny wybór. Wszystko, co się kręci wokół nas, zwierzęta, ptaki, różne inne ryby, co tylko jest na świecie, on jest podporządkowany Bogu. Człowiek, który ma wolną wolność, jak Bóg jest wolny, Pan Bóg nie zmusza człowieka zrobić to czy owo, ale działając na jego rozum, pobudza jego wolę dlatego, żeby człowiek się skłonił jednak stać na stronę Pana Boga, bo to jest, czy należy do Pana Boga, to znaczy żyć w jego życiu i żyć nie tylko tu, na tej ziemi, krótki czas, a żyć wiecznością. Wieczność w nas, a my w niej. My kropla w oceanie, ocean w nas, w kropli. I wtedy to jest takie piękne połączenie. Jeżeli my wyłączamy się z oceanu, jeżeli my wyłączamy się z naszej relacji z Bogiem, stajemy się tą kroplą, która rano czy późno wysechnie i nic z niej nie pozostanie. I to będzie nasz dobrowolny wybór, a nie wybór Boga, który nas stworzył. Bóg nie stworzył nas tak, żeby odprawić nas w taką wolną Amerykanką tu żyć. Pan Bóg troszy się o to, ażebyśmy wrócili do tego miejsca pełnego obcowania z Panem Bogiem w miłości z Nim, bo On jest sam miłość. My tutaj mamy tylko takie, jak pobite talerze takie, kiedy dużo jest tych kawałków różnych, małych i wielkich. Ta miłość jest taka bardzo króciutka, my chcemy milować na całego i chcemy być milowani na całego. A tu mamy tylko tyle, ile mamy. Dopóki nie będziemy się łączyć z Bogiem, będziemy zawsze błądzić, bo świat jest nie tylko taki radosny i wesoły, a w świecie jest siły, które działają przeciwko nam. Bóg jest absolutne dobro, diabeł jest absolutne zło. Tak jak mówił Malachi Martin, taki jezuita, który mówił, że on widział diabła, to jest zimna, skarnowaciała nienawiść. No i ta nienawiść jest siana między ludźmi, zabierany u każdego człowieka Bóg jako światłość jego duszy i zasiewana smutek, depresję, zasiewa się strach. My to doświadczyli każdy na swoim miejscu, na pewno za kilka lat tego, co się dzieje na tym świecie. I to nie pochodzi od Boga, to pochodzi od diabła. Nawet ta choroba może być diabelska, nie Boża. Stworzona, jak to się mówi, tymi siłami, które chcą wykonać agendę diabelską, nie Bożą.
My nie możemy jako ludzie sprzeciwić się wszystkiemu, co tutaj jest na tym świecie, ale kto jest w Bogu, to on nawet jeżeli umiera, to w Bogu umiera. Sprawiedliwy w Bogu umiera, bo wykonuje dzieła sprawiedliwości, zasługuje na miłosierdzie Boże za swoje jakieś upadki, wolne czy niewolne, i w końcu końców zasługuje na miłość od Boga, bo robił tyle, ile mógł. My każdy różny, nie wszyscy my tutaj arcybiskupi, nie? I to, co proszę posłuchać mnie, to ja posłucham każdego z was w tej dziedzinie, na czym wy się znacie, to ja byłbym wyprofany w tych dziedzinach, których wy znacie się na tyle, na ile wy poznali swoje tam zawody, prace, profesje i tak dalej. Ale nad wszystkim tym, co my mamy, jest najważniejszy Bóg i to, co jest duchowe. Jeżeli my na duchownych rzeczach się nie znamy, a powinni się znać, my powinni szukać Boga i Jego odnaleźć i pozwolić Jemu prowadzić nas, dobrowolnie pozwolić. Bóg nigdy nie jest przeciwko nam, nigdy. Ta jedyna istota, która jest po naszej stronie. I w Chrystusie Jezusie pokazał Bóg, że On nas kocha naprawdę. Bo Chrystus oddaje życie za nas. Diabeł za nas życie nie oddaje, on tylko będzie manipulował nami, a on manipuluje nami nie przez samo siebie. On sam od siebie, jemu ciężko byłoby to zrobić. Jemu pomagają środki masowego przekazu, jemu pomagają ludzie, którzy mu się oddali, ludzie władzy, pieniądze i tak dalej, salonu, najbogatsi, nie zawsze najmądrzejsi ludzie, najbogatsi. I te ludzie, które mogą tu się kupić wszystko, tylko nie mogą kupić Boga. Diabeł nigdy nie może sobie kupić wieczność, bo oni stracą ją. I te ludzie, jeżeli się nie nawrócą, to oni też stracą tą szczęśliwą wieczność, która przewyższa wszystko, co na świecie jest. Ja się zwracam do tych ludzi biednych i mówię im, macie wszystko, złoto, władzę, ale nie macie Boga. Godni politowania jesteście, bo wy propagandujecie nam to, żeby zniszczyć nas Boga, a żeby dalej nas robić takimi bedlintami na tym świecie. Nasze współpraca, nasze bliskie, krewni, znajomi i tak dalej. Jak poszli za diabłem, robią to, co robią. Książki się rodzą, powiem tak, nad wszystkim tym, co jest, czy jest profesorowie, pan profesor Stanisław, on jest swój dziedziny profesor. Może i mądre rzeczy mówi, może o perfumach mówi. Ja na tych rzeczach, na perfumach nie znam się, ale tam godzisz się, to musisz coś tam dać, żeby jakaś dezynfekcja była. A mnie to wszystko jedno, że ono takie czy inaczej, czy takiego pana, czy takiego pana. Ale to na pewno piękne jest. Natomiast jeżeli ja tego nie będę znał, to życie wieczne mi wszystkiego gwarantowane. Jeżeli nie będę wiedział, jak się piekło chleby, a zjem im niedobrze, to jak ja nie wiem tego, to ja będę zbawiony. Jak ja nie wiem, jak się robi filmacja, a ona smaczna, ale odpowiada żołądku i nic tam mnie nie boli, to znaczy, że ja będę zbawiony, nawet nie wiedząc, jak to się robi. A jak ja nie będę wiedział, kto mnie stworzył, po co ja tu żyję na tym świecie, w ogóle cel mojego życia jaka, to ja godny politowania. A to ja muszę wiedzieć w pierwszym rzędzie, a potem wszystko inne rzeczy. Jeżeli ja nie wiem o rzeczach duchownych z tej swojej duszy, to jeżeli bym nawet cały świat poznał i osiągnął, to może być ze szkodą dla duszy. Tak co musimy być mądry. A mądrość nie przychodzi od czytania dużo książek, bo jedna jest książka Pisma Święte, która jest napisana autorami natchnionymi przez Boga i jest Słowo Boże do nas przez Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Boga samego, który swoim życiem pokazał nam, jak trzeba Jego naśladować. My by chcieli być w niebie z Nim, ale tak nie jest krzyż, jak On niósł, to nam się nie bardzo chce. Wy myślicie, że nie się chce iść? Też nie, to ciężko. Jeżeli ktoś nie odrzuca tu w Polsce
za to, co ja mówię i odrzucają najwięcej biskupi czy Watykan, no to jest niemiły, nie? Tak jak politycy, to niemiły. Ale kiedy ja wiem, że robię to dla chwały Pana Boga, dlatego, że uświadamiać ludziom to, co sam mam uświadomione w sobie, chcę, żeby oni byli na najlepszych pastwiskach, jak owce mnie bardzo drogi, bliskie. Jako pasterz, który chce dać najlepsze pastwiska owcom, to ja mówię o tym i mnie to wszystko jedno, czy oni nie mają za przyjaciela, czy za wroga, to ich problemy nie moje. Ja złączę z tym Bogiem, od którego mam powołania i dla którego powołany na Jego służbę. Ja nie służę u Pana Dudy, ja nie służę u Pana Kaczyńskiego, ja nie służę u Pana Bidena, ja nie służę u Putina, a ja służę u Pana Boga. I temu, i temu, i tamtemu powiem to samo, czy jemu to się podoba, czy nie, to jego problema, a nie moje. Ja, jeżeli tak sobie powiedzieć, tak o tyle o ile, jestem specjalistą na tyle na ile, mój kontakt z Bogiem jest taki, że on nie pozwala mówić to, co wy słyszycie wasze uszy i wy możecie w tych uszach swoich, sercu swoim osądzić to, co się mówi, skonfrontować z tym wszystkim i zobaczyć, czy on mówi o sobie, żeby byli takie jak ja, czy on mówi o Chrystusie, żeby byli tak jak on. I tu jest wielka różnica, bo dziś jest dużo liderów, którzy mówią, bądźcie jak ja, jak ten lider, tamty, ludzie biegają od Danasza do Kajfasza, a szukają potem, widzą, że tamty nie lider i tamty nie lider. I szukają jakiegoś takiego księdza dobrego, którego może się wyspowiadać. Tak jak szukamy dzisiaj lepszego lekarza, który nas nie zażnie, nie wyżnie nam utrobę, wątrobę zdrową, powstaje chorą, nie? To nas będzie leczył, też troszczy się o to, żeby myśmy żyli. Kiedy powstają te książki, pan Stanisław prowokuje mnie jakimiś różnymi pytaniami z tego, co jemu ludzie zadają. No ja co to będę pchał ręki do kieszeni, szukał, czy ja mam prawo to powiedzieć, czy nie. Co ma serce, to mam na ustach. I mówię Panu Bogu zawsze, daj Tobie rozum, Panie Boże, serce i usta. Jeżeli mnie mówisz tutaj tak, to ja to zmuszam sobie to powiedzieć i otwieram usta i mówię. Co mam na sercu, to mam tutaj na lopacie. Co chcecie, to bierzcie, albo nie bierzcie, to wasza problema. Zależy od tego, jakie wasze żołądki, to możecie jeść to jedzenie, które wam dzisiaj przygotowałem i zawsze o tym mówię. Tak obrazowo mówiąc. Dlaczego te książki powstają? No bo ja widzę, że w Kościele jest wielki bardak, nieporządek. Kościół stał się na usługach diabła i świata. A w świecie co jest? W świecie jest porządliwość oczu. Wszystko chcemy. Takie oczy rozszerzają. Do sklepu idziesz kupić mydło, a chcesz cały sklep kupić razem z tymi biednymi kobietami, które tam coś sprzątają, czy coś tam znaczy tam sprzedają. Porządliwość oczu, porządliwość ciała i pycha żywota. To jest świat, który należy do diabła. I on nad nami pracuje w taki sposób. Diabeł, kiedy kusił Jezusa Chrystusa, mówił jemu, ten świat należy do mnie, to bogactwo, ty zeknij kolano i pokłoń siebie, ja tobie to dam. I Chrystus mówi do diabła i sprecz, szatanie ode mnie, napisane jest, Bogu jednemu będziesz służył i Jego będziesz kochał. Jeżeli my tak odpowiemy diabłu i wszystkim diabłom, które nas kuszą, to my stajemy na dobrą drodze, na dobrej drodze i idziemy do Pana Boga. Jeżeli idziemy do Pana Boga, to nas świat nie zatrzyma na tej ziemi. Ten świat pychy, zła, grzechu nie ma wpływu na nas, nie ma miejsca w nas. A kiedy ma miejsce w nas i my nie rozdzielimy się, że nawet my grzeszymy, którzy niby chcemy być lepsi, to jak nie grzeszą te, które nawet nie wiedzą, co takiego być lepszymi? Czy nigdy nie słyszali, co mają dobrego robić? Te książki rodzą się z tego, że tutaj jednak ostatnio właśnie sekta Bergoglio o tym mówi i arcybiskup Bigano, który pracował
nuncjuszy w Stanach Zjednoczonych, który był w piątce głównych ludzi w Watykanie, który znał wszystkie różne sprawy, dobre i złe, który napisał przed swoje przemówienia kilka książek z tych przemówień, które dają nam do zrozumienia jego wypowiedzi na świat cały. On musi się ukrywać za te wypowiedzi. A jego wypowiedzi jest słuszne dlatego, żeby nam uświadomić ludziom, którzy powołani do zbawienia, że Kościół idzie fałszywą drogą. Ja mówię o papieżu, ja mówię o Bergoglio, bo jeżeli on sam nie zawsze siebie określa papieżem, nigdy nie podpisuje się tak, jak podpisywali się jego poprzednicy, tak. To znaczy, to wszystko jest jakieś zwrócone do góry nogami. Jak jest tego, jakaś osoba taka, która jest ma nazwisko Bergoglio, który mówi, że on jest biskupem Rzymu, jakoś ciągle boi się być papieżem. Albo ty jesteś z nim, albo nie jesteś. No to powiedz ludziom, jak to jest. Kiedy chodzili za Chrystusem, czy Jan Chrzciciel był kiedy, ty mu mówili na powiedz, czy ty Chrystus, czy nie. Mówi, ja nie. Ja nawet nie dostałem rozwiązać Rzymyka u sandału tego, który idzie po mnie. Patrzcie, jaka pokora była Jana Chrzciciela, który jeszcze nie wiedział Chrystusa jako Mesjasza. Ale ludziom nie skłamał, a ludzie ją uszanowali za jego dobre czyny. A dzisiaj Bergoglio, on wszystko tak robi, żeby to, co było dorobkiem Kościoła 2000 lat najlepszego, Bergoglio wszystko niszczy do korzeni. On nie wykonuje obowiązków papieskich, nie zachowuje Kościół w jedności i nie prowadzi go do Chrystusa. On prowadzi swoją jakąś linię, która znana tylko jemu. Ja mówię, osądzając jego czyny. On nie jest zgodny z czynami Jezusa Chrystusa i z powołaniem Piotra, idź Piotrze, utwierdzaj braci w wierze, nauczaj w porę i nie w porę, jak mówi apostoł Paweł do biskupa Tymoteusza, proś, skarż, wskazuj na Boga. Bo przyjdzie czas, kiedy zdrowie nauki nie przyjmą. Będę szukać sobie nauczycieli takich jak sami kłamliwe, ażeby oni jeździli po uszach i im dawali taką fałszywą naukę. Widzicie, my to mamy. A tych, które podstawiają swoje życie, ryzykują i namówią dobre rzeczy, my jakby boimy się, bo oni namówią, nie moralizując, a mówią, co nas robi człowiekiem. Jeżeli pracujemy nad duchem, który jest od Boga nam dany, i ten duch bierze w karmę nasze ciało i stwarza harmonię człowieka, wtedy my panujemy sami nad sobą. Jeżeli nawet wszystkie diabły świata wyjdą, jeżeli wszystkie masony na świecie się połączą, żeby nas zniszczyć, nam to nie zaszkodzi. Bo my jesteśmy w Bogu utwierdzeni, budowani na fundamencie. A dlaczego my się boimy, biegamy od jednego miejsca do drugiego? Dlatego, że my jeszcze nie postawili mocno swojego życia na Bogu. My ciągle szukamy tak jak między jednym i drugim, między kowadnym i młodym biegamy, może nas to nie dosięgnie. My spekulujemy nad tym wszystkim, myślimy, że nam to się uda. Nie uda się. Każdy musi wstać z rany, że pójdę przed faktem, czy ja jest Bożym człowiekiem, czy nie Bożym człowiekiem. Czy ja idę do wieczności, która nie jest napisana na kartkach mojego życia, czy ja chcę zostać na ziemi, a światem żyć diabeł. On wykorzystał stworzenie Boże w swoich interesach. Nie możesz służyć Bogu i mamonie. Jeżeli Bogu służysz, to mamonie nie możesz służyć. Mamonie możesz mać. Ona potrzebna, kupić chleba, kiełbasy. Zapłacić jakieś tam, powiedzmy, różne kary, które nawet na nich nie zasłużyli, to prawda. Ale jeżeli służysz mamonie i bez niej nie możesz żyć, to znaczy, że ty służysz Bogu.
te ludzie, którzy nami rządzą, oni się łączą się z tym wszystkim i oni nas próbują zniszczyć z mamoną, zabrać wszystkie nas majątki, pieniądze, wszystko inne, zaprowadzić do getta, bo my się poddajemy. My tego chcemy. My za tym idziemy. Nam to jest tak, jakby takie miłe dla oczu. Ale to jest świecidełka fałszywa, która się skończy z wiem. Dlatego mówię Bergoglio, bo on sam nie określa się, czy on jest papieżem, czy on jest tylko biskupem Rzymu. I to, co on robi z Kościołem katolickim, nic tutaj nie ma wspólnego z służbą Chrystusowej. Nic wspólnego. Ja nie byłem na głosowaniu, bo jest tam w Watykanie, kto jego wybierał i w jakich interesach. Jaka partia go wybierała, czy jaka grupa jego wybierała. My wiemy sam Galin, różne inne rzeczy. My dużo czego wiemy, ale niekoniecznie spekulować. Widna Pana po cholewie, nie? Kiedyś panowie nosili inne buty, czy chłopy, nie? Słyszeliście takie rzeczy, prawda? Dzisiaj wszystkie krawaty noszą, tak co nieraz tam pan, nie wiesz, kto pan, czy to jeszcze czarny, czy chłop, ale krawat jest, ale po krawacie to się nie poznaje. Dlatego, bracia i siostry, jeżeli my się nie określimy się z tym, kim jesteśmy, to będziemy słuchać, a to papież tak powiedział. Patrzcie, dzisiaj nawet Gazeta Wyborcza, czy Słodki Masajego Przykazu mówią, a trzeba papieża słuchać. Nawet pan Niedzielski mówi, że papieża słuchać. No ale jego trzeba słuchać wszego, kiedy będzie mówił nam o Chrystusie Jezusie, o Bogu, o zbawieniu. A on nam o tym nie mówi. On mówi o Pacza Mamie. On mówi o Pacza Mamie. On mówi o zrównoważonym rozwoju jakimś tam, znaczy jak to rozwój zrównoważony. On mówi o jakichś różnych rzeczach, które nie należą do papieżstwa. Papież musi naśladować Chrystusa sam i dawać nam wzrost, aby do niego dojść do Chrystusa, a nie na odwrót. Jak on tego nie robi, to on staje się jakby jeden z ministrów u masonów, dlatego żeby realizować jakąś taką linię, żeby jeszcze miliard ludzi zaprowadzić na masarnię jadła, a nie na życie wieczne. Dlatego Bergoglio. Ja nie wiem, kto on jest. Dla mnie on nie autorytet. Znaczenie tego, że on nie służy Chrystusowi i nie daje mi tego przykładu Chrystusowego, tak jak dawali inni. I wszystkie te, bracia i siostry, musimy to wiedzieć. Po soborowi papieży i sam Sobor Watykański II to była rewolucja, która poszła kardynalnie, ażeby człowieka postawić na miejsce Boga na tym świecie i kręcić się wokół człowieka, a nie wokół Boga. I my mamy to, co mamy rezultaty po 60 lat Soboru Watykańskiego II, zniszczone sakrum, w kościołach grupka ludzi, gdzie mówi się o synodzie. Bergoglio zrobił synod. Do kościoła przychodzą ludzie, Żydzi przychodzą i mówią wam, jak w ich religii oni to robią, wam katolikom. Wam ksiądz katolicki nie mówi, jak trzeba żyć po katolicku, żeby potem mieć moc swojej wiary. A on przychodzi Żyd i mówi, jak on sobie tam swoje święta świętuje i co on tam robi w swojej religii. Przychodzi musulmanie, on się nie nawraca na katolicyzm, on mówi o swojej religii. Przychodzi homoseksualist, tam i inni, tam ich 90, czy inni tam już tam do setki, nie tylko jest. I oni, każdy wasze dzieci będą mówić, jak to trzeba, tak to się mówi, rozkoszować się w tym życiu. Czy te ludzie prowadzą was do nieba, do Boga, do wieczności? To za synod. To synod nawet w piekle, oni tam już nic nie robili, a oni tam cieszą się, że za nich wszystko to robią te ludzie. I rano czy później w kościele będzie Sodoma i Gomora. Bo czym więcej będą wchodzić tam ludzie, a te katolicy będą coraz obniżać poziom swojej wiary, no, albo te, którzy mają ten poziom wiary, będą uciekać w katakumby. I pozostanie tylko garstka ludzi, którzy jeszcze wierzą w Pana Boga, a reszta to będzie nie wiadomo co.
Na tym to polega. Dlatego zaczynamy z tego Sacra Bergoglio. On nie wykonuje nic z tego, żeby służyć Chrystusowi i prowadzić braci i siostry swojej wiary do nieba i wskazywać całemu światu na autorytet Boga. Dlaczego powiedział, że ja nie służę nie ludzi, nie tam różnym innym? Bo to te ludzie powinni słuchać duchowieństwa, a nie na duchowieństwie być. Oni nie mnie powinni prowadzić, a powinni słuchać to, co ja im mówię. Oni mogą nie słuchać, ja też nie będę słuchał to, co oni mówią, z góry różne. Ale ja nie mogę się poddać im, a dzisiaj Kościół poddał się światu. Poszedł na kompromis ze światem. Kościół, to znaczy te ludzie, które w Kościele powinni zajmować, czy zajmują te stanowiska, żeby służyć Bogu i ludziom, wskazując im drogi do nieba, a nie do piekła. Oni zajęli inną pozycję. Kościół jest zepsuty do szczętu, sakrum żadnego, do podłogi rzucony i tolku tam nie ma. Tak co, nawzajem się nowe kardynałowie, biskupi, który jeszcze gorszy, czy tamte, które mnie wcześniej przed soborem. To zaczynają się coraz gorsze i gorsze. My nie rozliczymy się na nowego biskupa na zaczęli, bo takie same jak tamte, jeszcze gorsze. On jeszcze ma więcej modernizmu, czym tamty. On nie pokazywał tego wszystkiego, żeby bo był jeszcze troszkę niżej w tej gradacji swego miejsca w duchowieństwie. Kiedy to wszystko o tym mówi. Dla wszystkich ludzi. I to jest kłamstwo tego kościoła biednego katolickiego, który dobrowolno przez tych hierarchów, którzy weszli do Watykanu, jest zepsuty na wszystkich szczeblach. Dlaczego tak występują biskupi w Polsce, nie boją się papieża? Oni nie boją się Chrystusa, że Pan Bóg ich spyta się, co ty zrobił ze swojej służby. A oni boją się papieża, żeby ich nie zdegradował, żeby korytka ich nie pozbawił. Kopertów stojących, żeby nie pozbawił, ale tego nie się boję. Ja ich rozumiem po ludzku, ale jak oni się boją, to tego nie mają mocy Chrystusowej. Boją się sami oddani. Oni nie chcą być takimi na marginesie, nie chcą być na katedrach siedzieć, ale głupoty to daje. Tam, jak ktoś się posłucha, to po prostu nie wiadomo, co rada ten człowiek, jeden czy drugi. Dlatego Bergoglio, bo nie działa po papiesku. Dlaczego sekta? Bo on wybiera na stanowiska kardynalskie i biskupi takich samych jak sam. Jakie drzewo, taki klin, jaki tamto, taki syn. Jabłko, jablenie daleko nie upadnie, będzie to samo, nie? Jaka jablenie, takie jabłko. Tego wybiera i takiego samego. A dlaczego wyrzucają tego biskupa? Bo jest inny. On im przeszkadza. Teraz tam będą seminarii, będą wchodzić na nauczycieli, które będą, jak to się mówi, wszystkie odpadnięte anioły. Diabli będą wchodzić i będą uczyć seminarzystów, którzy potem będą księży, będą nas uczyć, czego będą uczyć. Jako diabła się nauczy, będzie nauki diabelską uczyć, a nie Bożą. Dlatego uczucają takie, które coś jeszcze mówią. Oni im nie mili, lepiej niech jeden zginie za naród, czy naród ma zginąć, tak? Myślę o diabli i ich pachołki. Natomiast Chrystus oddał swoje życie, aby my żyli, a nie ginęli. I dlaczego trzeba rewolucji, kontrrewolucji? Bo każda rewolucja niszczy jakiś porządek rzeczy. Rewolucja na Soborze Watykańskim II zniszczyła cały gmach Kościoła. Albo założyła już takie pociski eksplozyjne, gdzie my już znajdujemy się w resztkach tego Kościoła. I żeby to wszystko obliczyć Kościoła odnowić, trzeba kontrrewolucji. Jeżeli my nagrzeszymy i żyjemy, że już pięć prysznicy dzień nam nie pomogło grzechu obmyć, bo prysznic to nie pomoże grzechu. Żadne perfumy nie pomogą obmyć grzechu. Żadne stanowisko, władza, pieniądze. Trzeba iść do spowiedzi, upokorzyć i wszystko powiedzieć. A my idziemy, ksiądz mówi, no wszystkiego nie, bo to tak już teraz nie modno. I to jest, bracia i siostry, bardzo wielka
wielki fałsz dzisiejszych nauczycieli w Kościele, który jest nauczycieli, ja bym wziął w nawiasy, bo to nie nauczycieli wiary Chrystusowej, a nowego Kościoła New Age z głową, z Bergoglią, to jest New Age, czyli podanie się światu, dorzucenie Chrystusowego Kościoła pod podeptanie przez świat, przez diabła. I dlatego taka książeczka. I dlatego tu siedzę między wami, i dlatego siedzę w klasztorze w Licheniu, 11 lat, to moja cela więzienna. To nie jest mój dobrowolny wybór, to jest moja cela więzienna. Prawda, ja to siedzę bez kajdanek, prawda, nikt nie mówi, czy ja mogę tam iść, czy tam nie jest. To jeszcze taką wolność mam. Ja mam wolność wypowiadania się wszystkiego tego, co jest w moim sercu i nikt mnie tego nie zabierze. Przychodzili takie ludzie, nawet z wysokich szczebli Kościoła, którzy nie mówili, no może nie trzeba tego mówić, może tak nie trzeba tam, no, będziemy mieć jedność taką między sobą. Ja mówię, jedność może być tylko z Chrystusem, On musi nami rządzić. A jeżeli jedność w takim towarzystwie z ograniczoną odpowiedzialnością, to ja na taką jedność, przepraszam, entschuldigung sie bitte, ja tutaj do tego się nie odnoszę. A no to wtedy możesz być tam, nie wiadomo co z tobą może być, ja mówię, to nieważne. Z Chrystusem co było, no a z nieużytecznym Jego słowem co może być? Jeżeli z moim bliższym tak było, no to ja muszę Jemu nasadować. Jeżeli było w Królestwie Niebieskim, to ja mogę też być tam dla nasadowania Jego. A jeżeli ja pójdę za diabłem na ugodę ze światem, to ja będę tam z diabłem siedzieć. No ja o tym wiem, a ja nie chcę tam być. Po prostu nie chcę i koniec. Ja, Paweł, nie chcę tam być. I dlatego mówię innym, jak chcecie, możecie. A ja mówię, lepiej tam z tego nie skorzystać. No to prowadzi do wiecznego wyniszczenia się. I kontrolujący musi być gdzie? Nie trzeba brać wiły, siekiery, automaty i pociski. To wcale nic nie da. Trzeba kontrolujący zrobić w samym sobie. Przewrócić swoje życie w swojej duszy. Wtedy będziecie mówić jeszcze lepiej jak ja. Tak jak Chrystus mówi swoim apostołom. To, co wam powiedziałem, wy jeszcze więcej mówić, bo Duch Święty wstąpi na was i utwierdzi was. A dzisiaj tych duchów skarnowacialnych w Polsce jest masa. Różne ruchy, tak się ruszają, tędy się ruszają. I tolku żadnego nie ma. Matka Boża tam się pokazała takiej babce. Matka Boża pokazała się takiemu wujkowi. Takiemu wujkowi wszystkim mówię, co Matka Boża powiedziała. Ona w życiu tego nie mówiła, ale ona to wszystko mówiła i tak my na uszy nastawiamy i słuchamy. Weź Pismo Święte, poczytaj, powiedz, Panie Boże, ja taki nic nie rozumiem, Ty mnie połącz. I będziesz nauczony. I wtedy będziesz słuchać tych innych, które mówią jakieś rzeczy i inne, i będziesz rozumiał. Mam dużo ludzi takich jak wy zwykłych, tak samo w koszulkach, w spodenkach i tak dalej. I przychodzą, oni ze mną rozmawiają tak, że jak gdybyśmy byli zawsze w tej samej szkole. I ja biorę u nich przykłady, że oni takie mądre. Myślę, skąd im to jest? A mnie babcia tak uczyła. Ja u babci się wychowywała. Była ciągle spokojna. A dzisiaj ona mówili w szkole sowieckiej i u was też mówi, jaka babcia to ciemnogród, ona nic nie umie. Ona stara, ona ma dwa klasy w szkole podstawowej. A ty musisz być taki ważny. To babcia wychowywała się i wycierać tam, jak to się mówi, niepotrzebne rzeczy, to babcia ważna, nie? Jak babcia mówi, jak to życie, bo ona przeżywa więcej życia, ona troszczy się o swojego wnuka, to te, które w szkole, te, które pacholki od diabła, to nieważniejsze. I ta konfrontacja przeszła taka, że nie ma ciągłości pokoleń, nie ma pouczania waszych dzieci, w kościołach nie ma katechezy prawdziwej, księża się boją, biskupów, biskupy boją się papieża, wikariuszy boją się proboszcza, ludzie boją się księdza, żeby ich tam nie zrobił w kościele, że tam ty nic nie rozumiesz, nie klękaj, wstawaj. My tobie tutaj damy tak, jak my teraz chcemy. I na tym to polega na strachu. A Bóg nie buduje na strachu. Bóg buduje na miłości. Jeżeli masz miłość do kogoś, to darujesz jemu swoje życie, bo on żył
i wtedy ty masz satysfakcję z tego swojego życia. A jeżeli chcesz jego zniszczyć, dlatego żeby ty żył, to ty sam siebie niszczysz. I Chrystus nam pokazał największą miłość, kiedy był oddany woli Bożej do końca, ażeby nam dać życie. I też się zdrygał się przed cierpieniem, mówił: Panie Boże, zabierz to cierpienie, bo za ciężkie, widzę to wszystko w ogrodzie. Ale mówię: jak Twoja wola tego chce, poddał się. Wtedy aniołowie jego pocieszyli. Nie bójcie się, bracia i siostry, wam nic się nie wydarzy. Umrzeć i tak trzeba, rano czy późno. Od jakiegoś widu trzeba umrzeć, od jakiegoś, nie? A nam tutaj trąblią wszystkie, że to tylko tak troszczę się o to, żeby my żyli. Nawet w kościele, nawet żeby nie chodzić do kościoła, żeby tylko żyli. Komuś tak zależy naszym życiem. Ale niektórzy z drugiej strony na moją pozorę stoją tutaj darmo zjadą. Was wystarczy miliard. Nas 500 milionów, które chcemy, żeby nam było rozkosz. A was 500, żeby nam służyć. No i koniec. Po co reszta? Wyjawam ja z ziemi. My to słyszymy na co dzień, albo każdy z nas o tym wie. Ale my jedziemy za tymi sensacjami. A konfrontacja będzie zawsze. Dlatego jest Bergoglio, dlatego sekta, bo on sobie wybiera, on sekta. On jest tym, który wyciągał grupki ludzi, wystraszył ich, robi wszystkie bracia. Nawet Chrystus do tego się nie domyślał. Bo nie mogły być wszystkie jednakowe i wszystkie sprawiedliwe. Jak sprawiedliwy, to dołączy się do bractwa Chrystusowego. A Chrystus mówi: kto moim bratem, moją matką, moją siostrą? Ten, który wykonuje wolę Boga. A czy te, które nie należą do Kościoła katolickiego, nic nie wiedzą o Bogu, prawdziwym o Chrystusie Jezusie, czy Żydzi, czy muzułmanie, czy LGBT i plusów jeszcze masa, czy oni coś mają wspólnego z Bogiem? Czy oni mogą należeć do tych, którzy wykonują wolę Boga, którą Chrystus pokazał, jak trzeba wykonywać? Dajcie spokój. To warto przyczyjcie oczy. Niech ta ludzka z oczu spadnie. Dlatego ta książka, no tak niby strasznie to brzmi. Nawet jeden ksiądz mi mówi: jak to Bergoglio tam do mnie, że ja heretyk, no, że to sekta Bergoglio. No, współbrat, którego 30 lat znam, wykarmieniem jego faktycznie na swojej piersi, nie? Tak. Ale on powiedział, jak przyszedłem do pokoju, mówił: Panie Boże, przebacz mu, nie karę jego słowo dobrego. Ja mam wtedy jeszcze jeden szans powiedzieć sobie: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ja wtedy jestem wolny. Wolny jak Bóg. I mam tego życzę. Jak będziecie wolni, wtedy będziecie smak tej wolności mać prawdziwej. A Bóg wezwala do prawdziwej wolności, a nie przez wolność folgowania ciała, pyszy, stwarzać wolność taką uzależnioną od piekła. A wolność w Bogu, ona jest inna. Ona okiełza ciało, żeby nam nie przeszkadzało w duchu żyć w jedności z Bogiem. I ta wolność staje się taka, no prosto jak Bóg sam. Ale masz nad sobą tego, który jedynie prawdziwy o tobie się troszczy. Ojciec, Syn, który odkupił, i Duch, prawdziwy Duch Święty, nie te dzisiejsze takie skarbowaciane duszy, duchy. Na stadionach tam wszędzie, tam wrzeszczą, krzyczą i wesilca jeden drugiego. Nie, to wszystko fałsz. Ale ich tak dużo jest, nie taki krzykliwy, to właściwie daje nam na pewno ma rację, jak krzyczy, nie? A nie to, co krzyczy, ma rację. Chrystus ma rację, kiedy się rodzi w stajni. Oni krzyczą, on w stajni się rodzi, ma rację. Na krzyżu on ma rację, a nie oni. On zmartwychwstał, nie pozostanie w grzechach. Tak co racji Bożej jest inny, czym racji ludzkie. Spróbujcie to wyczuć nie przez nos, ponieważ widy dają, że nos troszkę nie działa, nie? Bywa tak. A jeżeli macie nawet brakuje węchu, to musicie mieć tam gdzieś w głębiej duszy, że jednak Pan był z wami. Nawet kiedy nic nie działa, nawet kiedy już wszystko się skończyło. Ale jak mi mówiła jedna kobieta, która przyprowadzała mamę swoją do kościoła, ona już nic nie pamiętała. Kiedy pytała się, jak twoje imię, ona mówi: Jezus i Maryja.
Jak się czujesz? Jezus i Maria. To pozostało mi i tak wystarczy na wieki. Tak co życzę, bracie i siostry, że nie tam Pan przyjdzie i czyta, to proszę tam, tak mocno mówię, tak mocno mówię. A jaki masz? Lekarz też mówi, że ja tobie tutaj zrobię takie cięcie, że to będzie koniec, no ale to będzie, może być, będzie zdrowie. Tak, w końcu tego. Tak samo wysiłek zrobić za sobą wysiłek, żeby było wszystko takie, nie tylko przymazane, przywiązane, ale jednak wykorzenione, wyplenione, żeby tam dobre owoce rosły. Postarajmy się. To się nie da na siłę zrobić nikomu. Nikt nas do tego nie zmusi, nawet Pan Bóg do tego nie zmusi. Półka do naszych drzwi, klamka po naszej stronie. Tak. Troszkę więcej czy krótko, nie? To. Jak pytania jakieś będą, to nie lepiej na pytanie odpowiadać, czy po prostu tak coś, jakieś wykłady robić, bo to tak wykłady robi się od początku świata do końca świata. To troszkę długo, nie? Tak nieraz ludzie pytają. Czy ja muszę to powiedzieć, bo ja na początku zapomniałem powiedzieć jedną rzecz, a nie wszystkim to musi być znane. Znaczy tak, ksiądz arcybiskup jest specjalistą, profesjonalistą od katakumb, prawda? Bo sam przechodził katakumby przez wiele lat. Teraz te katakumby na powrót powstają, już tak jesteśmy w Nałęczowie, czwarty rok, to przyjeżdżają ci, którzy i kapłani, i zakonnice, którzy tworzą drugie struktury. I te drugie struktury czasami bardzo dziwnie funkcjonują, prawda? Bo jeden przykład tylko podam, że zadzwonili do mnie kuzyni, kuzynka i mówi, no my chcemy chodzić na mszę trydencką, ale nie mamy gdzie chodzić. Mamy takiego proboszcza modernistę, wstrętnego, on tylko same nowinki. A ja im mówię, w waszej parafii co niedziela u tego proboszcza modernisty jest msza święta trydencka. Oni o który? A ja mówię, macie ostatnią mszę o 18, to o 19.30 jest trydencka, tylko proboszcz tego nie ogłasza. To wiedzą ci, którzy powinni wiedzieć, a nie wiedzą tego ci, którzy nie powinni wiedzieć. Prawda? No i teraz się okazuje, że konspiracja działa w pełni. No ja tego czasu zaczęli chodzić do swojej parafii, bo tak jest gdzieś daleko. Prawda? I ksiądz arcybiskup, znaczy ksiądz Lęga tego to jakby przećwiczył i pamiętam, byłem na takim sympozjum, gdzie był ksiądz arcybiskup i jakaś wspólnota powiedziała, że proboszcz ich gnębi, bo są za bardzo tradycyjni. Ksiądz arcybiskup mówi, nie widzę problemu, to wejdźcie do konspiracji, prawda? I warto by powiedzieć parę słów o życiu księdza arcybiskupa, bo ja zostałem takim biografem, w pewnym momencie już wiedziałem więcej niż księdz arcybiskup, znaczy w niektórych rzeczach, niektórych, to powiem zaraz jakich, ale mi się strasznie podoba jeden taki moment i opowiadam. Ksiądz arcybiskup nie reaguje, jak to ksiądz arcybiskup wrócił z wojska, gdzie wojska były jądrowe i rakiety jądrowe i codziennie ich rozbierali do naga, a potrafił przemycać cały czas krzyżyk w ustach, prawda? Bo były szczegółowe rewizje, no i wyszedł z tego wojska i poderwał dziewczynę na rynku, a to już był taki czas, że już na cmentarzu zaczął ksiądz mszę świętą odprawiać w cmentarnej kaplicy i tak już tak regularnie. I dziewczyna się pyta, a ty byłeś w kościele? A Lęga mówi, nie byłem. No to chodź do kościoła. No i straciła chłopaka i z tej rozpaczy wyszła za mąż za innego chłopaka, który nazywał się Lęga. To samo nazwisko. A ksiądz arcybiskup poszedł do seminarium, ale to jak się czyta w Wikipedii, że poszedł do tajnego seminarium, to nie ma żadnego wyobrażenia, bo po prostu pracował w różnych miejscach, bardzo często jako robotnik. Oddawał zakonowi, bo to byli tajni Marianie, swoje dochody i po nocach się uczył i później gdzieś zdawał i po nocy był wyświęcony i nikt nigdy nie wiedział, że to jest kapłan, prawda? I tylko była taka sytuacja, że no, nikt pracował w takim zakładzie pracy, gdzie było
kilkanaście czy kilkadziesiąt ślicznych młodych dziewcząt i on jeden i wszystkie uderzały do chłopaka, a w pewnym momencie przyszły do niego i powiedziały, ty jesteś księdzem. Bo nie reagujesz na naszą urodę. I to było niesamowite, bo te służby specjalne w Rosji komunistycznej wiedziały wszystko, wszystko. A jak ksiądz Lęga pojechał do Tadżykistanu i zaczął odprawiać tam mszę świętą w kościele, to przyszły do niego służby specjalne i mówią, no nie wiemy, że ty jesteś księdzem. Kto cię wyświęcił? Mów natychmiast, kto cię wyświęcił, nie? No to nie powiedział, to go zesłali z powrotem na Litwę czy Łotwę i później Kazachstan, prawda? I tutaj niesamowite warunki, bez pieniędzy żadnych, prawda? Po 200 km od kościoła do kościoła, mróz 40 stopni i konspiracyjnie bardzo dużo rzeczy, aż przyszła zmiana, prawda? I tylko ostatni przykład podam, to nie jest akurat z życia księdza arcybiskupa, ale ksiądz arcybiskup mi opowiedział taką historię, że był na pogrzebie księdza wikarego, którego się raz spowiadał, jechał do niego całą noc, przez przypadek, bo się kogo innego spowiadał i tu nie był na jego pogrzebie i ktoś go trącił i mówi, słuchaj, to chyba był biskup, bo on ma insygnia w biskupie, a ksiądz arcybiskup mówi, no ja nie wiedziałem wtedy, jak wyglądają te insygnie, ale zapamiętałem tą informację i ja sprawdziłem to, prawda? I była taka historia, że Pius XII mianował biskupa na Ukrainie grekokatolickiego i tamten wiedział, że go zamordują. I jakoś się porozumiał z Piusem XII co do następcy, już zupełnie tajnego. I tamtego biskupa pierw był wypadek samochodowy, później go pobili, a po nocy do szpitala przyszła pielęgniarka i na osobisty rozkaz Chruszczowa, bo teraz już mamy te dokumenty, zrobiła mu zastrzyk z kuralem, prawda? I nie przeżył. I on wyświęcił biskupa, który do końca życia był wikarym, prawda? I konspiracyjnie przekradał się na Ukrainę, żeby tam wyświęcać kapłanów i siedział w więzieniach, w międzyczasie pracował w kopalniach i nawet kapłani nie wiedzieli, że on jest kapłanem, znaczy biskupem, prawda? No bo to, że jest kapłanem, prawda? Więc ksiądz arcybiskup może dużo doradzić i jeżeli służby w Związku Radzieckim nie potrafiły wykryć, to te komputery dzisiaj też różnych rzeczy nie wykryją. To tak gwoli do powiedzenia i proszę o pytania do księdza arcybiskupa. Ksiądz arcybiskup przyjął sakrę biskupią od Jana Pawła II? Sakra biskupi, znaczy Jan Paweł II naznaczył mnie biskupem administratorem apostolskim Kazachstanu z opieką jeszcze czterech republik byłego Związku Radzieckiego, Tadżykistan, Kirgistan, Uzbekistan i Turkmenistan. W sumie to 4 miliony kwadratowych kilometrów. No i tam ze stolicą było w Karagandzie, a święcenia przyjmowałem już oficjalnie w tym miejscu, gdzie pracowałem jako księdzem, od pierwszego nuncjusza Związku Radzieckiego, arcybiskupa Franciszka Kolasowa. To było w jednym miasteczku takim rejonowym, takim powiatowym chyba, tak, po polsku razie, na północy Kazachstanu. To było tam z 5 tysięcy ludzi takie z różnych wiosek, bo przyjeżdżali tam na różnych transporcji. Nabożeństwo trwało prawie 5 godzin, tak? 40 stopni było gorączki na ulicy w cieniu, no i tam na słońcu to było, ale to nie było problemu.
To znaczy, ktoś musiał naznaczyć, ktoś musiał wyświecić, tak. W moim wypadku było to za Jana Pawła II. Tak. W którym roku? To był 1991 rok. 26 maja przyjąłem sakrę biskupią, a do tego 10 lat wcześniej przyjąłem w kościółku takim drewnianym, pięknym kościółku na Litwie, niedaleko od Kowna, takie miasteczko Palobiej. Miasteczko, wioska taka Palobie, z rąk biskupa, który był wypędzony przez władze sowieckie do jakiegoś tam takiego, mówię o kościółkach, gdzie już komary tam dalej nie lecieli, bo nie zawracali, to była już stacja terminowa była końcówka. No i on tam był za to skarany i on w nocy, w jednej nocy był diakonat, w drugiej nocy był kapłaństwo. Chociażby nawet przyjacieli, którzy tam się też uczyli w seminarium, byli w tym samym domu na proboscie, ale to było święcenie w nocy, mniej więcej gdzieś około 23. Oni już w tym męczeniu byli spali, a ja nie mógł nikomu tym powiedzieć. Nawet, że uczy się w seminarium, nawet mama moja nie wiedziała, a przyjechałem do domu już nie było. Wszyscy ja przy ten dzień umarłem, ale pytać, jak tam sobie, no, pracuję. I powiedziałem, że się uczy, bo mama mogła, może z radości, bo jej siostrze, jeszcze tam, jak to się mówi, chciałaby się pochwalić, że tam coś tam jest. I wtedy byłby w seminarii koniec, kaput byłby. Dlatego była taka konspiracja i uważam, że nie powinniśmy patrzeć na władzę, czy mi się podoba, że ja chcę być księdzem, czy nie. Znaczy, czy jak ja chcę pracować, to ja nie będę pytał władzy, czy oni mi dają licencję, czy nie. Jak ja chcę być księdzem, to ja chcę mówić i pytać, czy oni mnie pozwolą, czy nie pozwolą. Ja chcę być i jest tu, nie? I powiedz. Wbrew tego, co oni chcą. Jak oni chcieli dobra ludzkiego, to oni akceptowali do każdej dobrej czyny. A jakim chodzi o to, żeby kontrolować każdego dobrego, żeby byli wszystkie tylko tak jak się wasale i kadzidło na nich palili, no to tutaj kryje zło. Chrystus pokazał na przykład, on nie sprzeciwiał się bronią, on sprzeciwiał się wolą. Dlatego oni z nienawiści mówili, niech jeden zginie, wtedy nam będzie lepiej. Lepiej nie ma żadnego, bo dzisiejszy dzień nie ma lepiej. Ani kościółka nie mają, tam gdzie Bóg jest, przy kamieniach się modli, nie? Mają wszystko, złoto, władzę na samym świecie. Na samym świecie rządzą, a to kobiety. Bo nie ma pionu. Wszystko jest w Mamonie. A tam nie ma. Już nie da się ściągnąć do Jerozolimy tego Boga, który tam był między innymi. Nie słuchali, mają konsekwencje. Jeżeli my nie będziemy słuchać Pana Boga, nasze konsekwencje będą o wiele gorsze. Bo oni tylko słyszeli, że będzie Zbawiciel. Ale oni myśleli o Zbawicielu takim, że on ich wyzwoli od takiego pressingu innych państw, mocniejszych od nich. Oni będą mieć takiego przywódcę i będą wtedy rządzić z innymi narodami. A Chrystus wstaje na siłę rozum, co to za Bóg? Co to za Zbawiciel? Na krzyżu umarł, co to za Zbawiciel? Precz z takim. I dlatego mają wszystko, a nie mają Zbawiciela. Jeżeli my jego po cichutku wypędzamy swoich serc, dusz, z miast, z państwa, to nas czekają gorsze rzeczy. Nas czekają, bracia i siostry, gorsze rzeczy, bo już innego nie będzie. Chrystus przyjdzie tylko jak sędzia. Jak sędzia. I oddzieli, jak dobry pasterz, kozłów, hodowiec. Baranów do jednego przedsionka, a owiec do drugiego. Lepiej być owieczką, czy baranem w tym wypadku, nie? Co by na to? Jestem Panie Wyskowi Suści. Ja chciałam teraz zadać takie pytanie. Jak ksiądz arcybiskup ocenia sytuację obecną, jeśli chodzi o katolicyzm w Rosji? Czy po zmianach, po upadku komunizmu dostrzegało się większą liczbę katolików tam, takich jawnych, wierzących, praktykujących?
czy ten poziom katolicyzmu, że tak powiem, zatrzymał się na jakimś etapie? Czy widać było tych ludzi wierzących więcej wtedy? No ja powiem tak, że z wypadku komunizmu w Związku Radzieckim byłem kiedyś, 96 rok, byłem w Coimbrze, w Portugalii. U siostry Lucji pytano ją takie pytania, co to znaczy nawrócenie Rosji? Po tych objawieniach fatimskich było nawrócenie Rosji. Czy to każdy stanie się Rosjanin wierzący, czy co? Ona dała odpowiedź, tam był wtedy kardynał Ratzinger, był biskup Moskwy Kondrusiewicz, był biskup Grodna Kaszkiewicz, był biskupem, a potem kardynałem Świątek. Ja byłem tam jako biskup, był tam biskup Nowosibirska, połowa Rosji prawie był. I to pytanie zadałem, co to znaczy. Ona odpowiedziała przy tym gronie i jeszcze bieżący z naszych decyzji i siostry byli z kasztoru. Ona powiedziała, nawrócenie Rosji polega na tym, że z terytorii Rosji na świat nie będzie się rozpowszechniać bezbożna propaganda. Kapujecie? Nie będzie na świat rozpowszechniać się bezbożna propaganda. I z terytorii Rosji, czy Związku Radzieckiego, potem Rosji, bezbożna propaganda na świat nie idzie. Bezbożna propaganda idzie ze Stanów Zjednoczonych, z Europy, zepsuty, niegdyś chrześcijańskiej, w Polsce masa sprzeciwu, niby to jeszcze katolickie, tylko nie wiem, czy to cztery nawiasy pokazać, czy dwa, żeby, nie wiem, jeszcze, czy zamknąć już to wszystko, czy... Tylko z jednej strony jeszcze dać jeszcze szansę. I powiem tak, że te ludzie, którzy byli katolikami, kiedy prześladowali się katoliki, oni byli o wiele lepsi, czym dzisiejsi katoliki, których nauczają zepsutych księży, którzy przyjeżdżają z Polski i z różnych części świata. Teraz oni niosą tam gorszy modernizm, czym był nawet w czasach takiego wojującego komunizmu. Bo ten wojujący komunizm jednak wzbudzał u ludzi wiarę. Ludzie zbierali na cmentarzach, nie mieli księdza, różanie się modlili. Niemcy, pamiętam, na Kazachstanie czytali Pismo Świętego, mieli jego. Polacy nie mieli. Oni różanie z różnej korunki jeździli na Ukrainę, tam jakieś modlitwy zbierali, przepisywali, modlili się. Oni mieli wiarę. Kiedy przyjechali księże, kiedy oni zobaczyli księży bliżej, bo tam, kiedy byli księża wcześniej, to tam byli naprawdę te bohatery byli. Oni przeszli więzienia, ich zesłali, a ja dobrowolnie pojechałem do tego więzienia i tam 30 lat żyłem w mrozach, a faktycznie 15 lat zamrażające. Tak. Wiecie, to zamrażajka, nie? To nie prosto tam lodówka, jeszcze zamrażajka. Jeżeli wziąć, że 30 lat, a tam więcej pół roku zima, to ja byłem właśnie tym 20-30 stopni zamrażający. Tam ludzie byli o wiele wierniejsi w poszukiwaniu Boga i w czynach. Ale kiedy przyjechali kapłani, już takie modernisty i taki uczący się nie wiadomo gdzie, i zaczęli nauczać tak, jak w każdej decyzji było zepsute u nich tam, gdzie oni byli, no to wtedy ludzie zaczęli też troszkę tak, jak to się mówi, chodzić między tym i tamtym. I uważam, że dzisiaj ten katolicyzm w Rosji, czy w Kazachstanie, czy poza żelazną kurtyną jest już bardzo bliski do tego zepsutego europejskiego katolicyzmu. Bardzo blisko. I to tak niezauważalnie. Ja byłem w 2010 roku, nie, w 2018 roku w Kazachstanie, tam byli księża, siostry zebrali się, tam przeczytali mocną lekcję prawie na godzinę. Powiedziano ich o wszystkich błędach, o tym, że oni zdradzają tych kapłanów i tak dalej. Modernizm w kartce absolutna. No każdy ksiądz, co ma w sobie, to nie jest. Jak on pusty, to on próżny nie jest. Rozumiecie?
I kiedy ludzie nie mają innej alternatywy, to wtedy biorą, co biorą, co im dają. Tak, co jest gorzej dzisiaj, szczerze powiem, mniej więcej wyrównuje się tamtej katolicyzm z tym europejskim. Ludzie, kapłani poniesie im nie pogłębienie wiary, a zepsucie tego, co oni mieli. Bo z wielką przykrością tym mówię. To może ja jedno pytanie zadam, bo mówimy o nawróceniu Rosji, a tymczasem też w Polsce w tym okresie tej minimalnej pandemii doszło do tego, że kościoły były praktycznie zamknięte, cmentarze, że w kropielnicach nie było kropli wody święconej. Jak do tego mogło dojść? Co się stało? No, faktycznie, bardzo siostry, że dopowiedziałem prawie takie na wstępie, jakby to wszystko jasne. Jeżeli człowiek zapomina, że on jest ministrem, biskup, kardynał, papież, zapomina, że on jest ministrem u Boga, a nie jakiegoś tam na świecie, jakiegoś tam wybranego, raczej naznaczonego przez jakieś tam wąskie grupy interesów jakiegoś człowieka, który udaje, że on jest tam prezydentem, czy jakimś tam jeszcze nie wiadomo kim, jak znamy troszkę życie, nie? Na ile zna się życie. To znaczy nic innego, że te, które weszli na katedrę biskupi, tam też wiemy, trzeba ich przesiać jak pszenicę i będą lekkie. Będą lekkie. Nie nadaje się na takie posługi. Oni nie służą Bogu, dlatego nic nie robią dla ludzi. I dlatego poddają się mamonie, albo tym, którzy nimi rządzą, albo tym, którzy ich postawili na te służby. W Kościele jest masa zepsucia takiego, nawet lepiej o tym nie wiedzieć. Nawet lepiej o tym nie wiedzieć. Kiedy nie wiedzieć, to wtedy mniej stresu. Po prostu wiedzieć, że diabeł, dlaczego jego taka moc wydaje się na świecie wielka? Przecież Ewa mogła jeść w ogrodzie wszystko, nie? Co było dalej. Tylko nie wolno było z drzewa poznania dobra i zła. W środku raju. Tak, co lepiej żyć na peryferii, czy pchać się tam gdzieś do środku, nie? Bo tam w środku może dać tam więcej pokus, jest więcej zła. Ale kiedy tam chodziła, przecież ona węża widziała, no bo to chodziła, nie? Nie bała się, bo mąż jej nie kąsał, nie? Ale kiedy diabeł, już nienawiść ta wlazła w węża, przybrała obraz, to nie wąż kusił Ewę, a diabeł, przybierając nie swój obraz, a inny. I diabeł tak działa na świecie w ludziach, w prezydentach, w ministrach, w premierach, w lekarzach, w mamie i tacie, zepsutym, w takiej mafii. Oni wszystko ukrywają. Oni nam mówią o wzniosłych celach, tylko innymi słowami. A Chrystus mówi konkretnymi słowami. On rzeczywistość, realność, twarda realność. A oni mówią nam, będzie dobrze, będzie to, posłuchajcie nas. To jest taka chytra diabelska robota. Dlatego oni tak wszystko to omamili. I na wszystkich stanowiskach postawili właśnie tych, którzy nieodpowiedzialni ludzie. No niestety, nieodpowiedzialni ludzie. Ja to mówię z głębi serca, mówię tak, z ubolewaniem. Nie ma z kim rozmawiać tam. Nawet mówił kiedyś z tym, który przychodzili mnie upominać. Ja mówię, ja tu 11 lat zesłany do Polski, ani jeden z was nie zaprosił z biskupów, żeby dać chociażby współbratu w biskupstwie, kupy herbaty. To jakie wasze tam kazanie o miłosierdziu, miłości, to co ja tam gadać, chłopaki? Gulajcie. To takie, jak to się mówi, ja nie mówiłem tym, którzy mnie upominali, z nich jak zgięcia wody. Tak. Co tam, tak? My tutaj wszystko znamy, co robimy. Dlatego taki jest świat, to nic dziwnego. Jak oni Ja przyjechałem do Kazachstanu, 10 lat byłem na parafii. Ja zaszedłem do sklepu, jeden raz kupiłem sobie perfum po goleniu i więcej nie chodziłem. 10 lat byłem na parafii, tylko kościół
Wioska taka, jest 10 jedna wioska, jeszcze było mało, jeszcze się działo. I wyjechałem w stado prosto biskupa. I dalej, 30 kościołów budowanych kręcili się w tym wszystkim, ażeby dać ludziom, co mnie Pan Bóg dał. Nie też mówię, po co, na co, tam lepiej mniej. Nie wiedziałem, co takiego mniej. Robiłem na maksa. Tak jak tam szło, tak i robiłem. Tam ja teraz siedzę tam i zapomnieli, że ja to ich, im to mam nabudować. Z pomocą Boga oczywiście. No ale to już tam nieważne. Oni też mówią, że lepiej tego nie mówić, lepiej tego nie robić. Jeżeli ja takie rzeczy mówię, a to co ja wam mówię dzisiaj, a oni nie chcieli, żeby ja wam tego mówił, a tak samo jak oni uwijał bawełnę, to oni mnie do czego nakłaniali? Do tego samo, co oni robią. Ja mówię, nie, chłopaki, nie mogę, nie będę. Przepraszam bardzo. I dlatego to jest proste jasne. Jeżeli człowiek zdradza sam siebie i idzie jako wasalem u kogoś na mamonę, wtedy zawsze będzie taki upadek. Zawsze. Dlatego, kiedy oni mówią, ich słowa nie przekonują. Bo oni nie mówią słowami Bożymi, nie mówią z przekonania, z wiary. Oni mówią jak polityki, jak te klance. Bo diabeł jest klancą. I każdy człowiek też jest klancą. Bo nie wszystkie, nie całą prawdę zna. Jak poda się Bogu, Pan Bóg jego nauczy przez Ducha Świętego. Nie poda się, będzie po prostu profany. Jest z własnej woli. Z książek się nie wyczyta wszystkiego. Miłość za pieniądze nie kupisz. Ją trzeba, jak to się mówi, wyczuć. To nie tu miłość. To nie tu miłość. Tu miłość nie wisi. Tu wiszą inne rzeczy. To miłość nie tu wisi. Nie? To nie tu miłość, manie. Miłość to takie, to się jak się czuje, to się za tym ukochany idziesz jak nitka za igłą, nie? I tam może być razem. I nie ważne, czy ty masz kawałek chleba, czy dwa kawałki chleba. Po prostu idziesz i koniec, na swoje. I to we wszystkich dziedzinach życia. A tu oni nie mają tego wszystkiego, dlatego nie tak. Jeżeli my chcemy iść w drogę, będziemy takie konie. To jedno pytanie. Albo Bogu, albo diabłu, tak, a nie Polska. Albo tu, albo tu. Nie można nawierować, nie można samego siebie ukłamywać. Nie można iść na kompromisy swoim sumieniem. Właśnie swoim. Bo jak idziecie na kompromisy swoim sumieniem, to jest, no to inni też tak robią, a to inni jeszcze gorsi, a to tak i tak, a to. No wtedy diabeł podbiera to, co zle bierze. Co nie zaangażowane. Bardzo prosta recepta. Troszkę więcej puszczę na Ducha Świętego, i wszystko będzie sam do siebie uczył, to sam ja bym słuchał i otworzy usta i uszy. To samo. Nas to samo tkwi. Pytajcie, nie bójcie się, ono było wszystko znacie na pewno. Ja chciałam zadać takie pytanie, bo jeden z teologów, taki kontrowersyjny, Hieronim Knox, mówił w swojej książce o tym, że jednym z powodów abdykacji Benedykta XVI było to, że nie chciał dążyć do nowej religii. Chodzi o połączenie islamu i chrześcijaństwa, chryslamu. I jak ksiądz się do tego odniesie, bo jeżeli patrzymy na działania właśnie Bergoglio, no to on ewidentnie idzie w tym kierunku. I to uważam będzie ogromnym zagrożeniem. Tak jak mówiło się, że świat zaleje islam, tak widać, że on się wlewa też do kościoła, tak? Kolejne dni jakieś judaizmu i inne wkraczają do naszego kościoła, gdzie my nie mamy wstępu do innych religii, które de facto, tak jak islam, można nazwać po prostu ustrojem nowym, tak? Czy właśnie do tej idei chryslamu. Jak ksiądz się odniesie, no ja już to powiedziałem o to, że Chrystus miał faryzeuszy, saduceuszy i jeszcze inne zaloty tam były, różne takie... To przepraszam, ja chciałam, czy to nie jest wynik tego, że mówi się o tym, że jest duża grupa próbowych hierarchów tam w Watykanie, na miejscu, którzy po prostu są tymi faryzeuszami i dążą do tego. Tam w Watykanie siedzą pastory, które dążą do tego, żeby zniszczyć Kościół Chrystusowy, żeby zapanować całym światem. Krótko mówiąc. Czy masony kościelne, czy masony światowe, to samo.
to to samo. A Benedykt XVI, że gdy koło powstał, no, jakby wyższy mandaty, no zabili jego prosto, no i koniec. Bo on musiał zrobić to, co teraz zrobił Gregorio. Tym bardziej szkodzi za to, że wszystkie posłowie papieże, oni byli podani agencji masońskiej, które na Soborze Watykańskim drugie dzieła góry. Tam już było wszystko zepsute. Tam przyjrzeli masę biskupów z całego świata, ale oni nie mali głosu. My nie rozśmiali się tutaj w Polsce szczególnie, że tam w Rosji to tak Stalin mówił, nie te, które wybierają, wybrali, a te, które głosy liczą. To macie to samo. Macie to samo, tam było powiedziane, tutaj jest to samo. Wybieracja podjęcie kogo, nie? Mówi, za co to czy tamto. Benedykt XVI według wszystkiego powinien był trwać na stanowisku, jeżeli wybrali jego prawdziwego papieża. On, jeżeli tak mówić, otwarcie jemu do oczu i do serca, to jednak asystencja Ducha Świętego zawiodła w nim nie to, że Duch Święty to zawiódł, a on nie do końca jego się poddał. Ja się nie dziwię temu tam w Niemczech 500 lat protestantyzmu i on tym wszystkim w sosie był kształcony. I nawet jego ten taki intelista mówił, że Benedykt XVI też modernista. Jan Paweł II też był modernista. Jan Paweł I też był modernista. Paweł VI był modernista. Ten Jan XXIII był modernista, inaczej jego nie wybrali. Bo Jana 23 pozdrowił pierwszy po wyborze na papieża Chruszczowa, pozdrowił generalny sekretarz Partii Komunistycznej Związku Radzieckiego. Jedyny pomnik Janowi 23 od towarzyszy Gomułki and Company jest we Wrocławiu. Nikt wiedzy ja tego pomnika to w Polsce nie postawił. Po prostu jest taka bryla tego jakiegoś tam marmuru. No, był odpowiedni dla tych, którzy przygotowali świat według swojej agendy. Odpowiadał i potem wszystko było dobrze. Tak jak to w Polsce, na Warszawie mało by się zaczęli wielko. Są zaczęli, no i te, które chcieli, żeby świat szedł inną drogą, powiedzieli mu, że nie. Nie możesz. Na oczach całego świata. Taka bezczelna taka akcja na oczach całego świata. No i ja żyję w katolickim państwie, to pozwalamy, to to się dziwić w jakichś protestanckich Niemcach, czy jakieś tam powiedzmy w Szwecji gdzieś tam, i tam jeszcze w Stanach Zjednoczonych, w gnieździe tego wszystkiego, co się dzieje. Tam gniazdo. Mocne gniazda. Ale powiedziałem już wam, że detali, te powiedzmy jakichś takich duchownych ruchów czy czynów podjętych przez kogokolwiek my do końca nie poznamy. Nawet może ten człowiek, czy ten papież, czy Benedykt XVI robiąc ten akt, może do końca też nie rozumie, o co chodzi. Może był nieraz jakieś nacisku, na pewno był nacisku. Było widać, jak z nim postępuje i tak dalej. Ale on dzisiaj żyje i widzi owoce swojej edukacji. My sobie ukaramy za to, co ty zrobiłeś. Nie tylko tam cichutko. Niekoniecznie musisz rozjeżdżać na cały świat, jak Jan Paweł II. Niekoniecznie. Możesz nawet na poduszeczkach bierzeć, mogą na ciebie dmuchać. Ale ty jesteś tą drogą, która jest wybrana. To jest ważne. Nieraz w rodzinie jest mama, niech ona leży. A on łączy rodziny. Ta córeczka przyjechała, ten brat się przyjechał, bo mama żyła. A kiedy mamy nie ma i koniec, wszystko się rozpędza. To w każdej rodzinie. Tak co może lepiej sobie nie zadawać spekulacji z tym, tak było czy inaczej, bo tego nikt z nas nie może wiedzieć. Tylko ten, który podjął tą decyzję. I dlaczego to było? Są te ludzie, może kiedyś jakieś lata nowe to powiedzą i to nie wiadomo, że to będzie prawda. To będzie historia. Ale fakt, my mamy fakt. Jak zrezygnował, znaczy z posterunku zszedł. No jak zszedł z posterunku, to jak można wygrać wojnę,
jeżeli nie ma generała, nie? Jak mogą być moralnie motywowani żołnierze? Nawet polscy żołnierze, jak mogli być motywowani, kiedy ich przywództwo w Londynie kawki popija i sobie tam, jak to się mówi, odżywia się dobrze. A tutaj na uchodźcy, tam rząd na uchodźcy. No, przepraszam bardzo. Ja się nie znam na rządach, ale na nierządach to się dobrze znam. No, to już jest, przepraszam, takie... Rząd musi być ze swoim. Przywódca musi być ze swoim oddziałem, ze swoim żołnierzem, wtedy jest walka. A kiedy rezygnuje się, kiedy dziecko dał życie i uciekł. Taka kukułka taka, no. I potem się chwali, jak on to dał, i no co dalej. A kto będzie wychowywał? Kto będzie bierze odpowiedzialność? A dzisiaj ten kukułek, więc jak on zjedzie w tych takich ludzi. Pan Stanisław mówi, że tam jakieś terminy, czas jakiś niby krótki jest. Nie, to wszystko nie mogę dalej nagadać. Nic żony nie ma, dzieci nie ma, sobie do domu chodzi. Ale może nieraz są, że nieraz tak jest, może to nieraz te informacje warto przetrawić, nie? Tak jak jedzenie. Nieraz najesz się tyle, potem nie wiesz, co zrobić. Znaczy, muszę się wytłumaczyć, bo ksiądz arcybiskup zaprezentował mnie w negatywnym świetle. Nie? Ja wiem, jak to się kończy, prawda? To znaczy, pilnuję tego czasu, dlatego że później wiele osób chce porozmawiać z księdzem arcybiskupem, wiele osób chce, żeby podpisał książkę i tak to trwa bardzo długo, prawda? Także jak ktoś chce zadać pytania, a nie, jeszcze nie zadał, to i tak zada, jak znam życie, prawda? Tylko bardziej prywatnie. Tak, no jeszcze dochodzi ten kalendarz. No, chcielibyśmy też poprosić o błogosławieństwo wszystkich nas obecnych. Proszę, konkretyzując to wszystko, co było powiedziane, wasze oczy były otwarte, patrzyli. Co wy tam z tego wszystkiego wnioskowali dla siebie? Nigdy nie bójcie się troszkę, jak to się mówi, wziąć się za dyscyplinę swoją własną. Bo nad innymi nie macie wpływu, nawet nad dziećmi swoimi nieraz nie macie wpływu, tak jak wychowuje inaczej, czym wy by nawet chcieli. Ale próbujcie z siebie troszkę tak okiełznać, ażeby dać jakiś dobry przykład, chociażby reszcie Izraela, tak jak się mówi w Pismie Świętym. Reszcie, która może zmienić świat. Nas jest tutaj więcej, czym 10, o których mówił Abraham, targując się z Bogiem, jak tam w Sodomie będzie 10 wiernych, nie ukażesz tych rozpustników, tych perwersyjców? Nie ukażę. I dalej przestał targować. Nas jest więcej. Ja mówię Żydom i masonom. Ja mówię, bo wy tutaj nas nie tak przesiedlujcie dużo, jak nas zabraknie 10 sprawiedliwych, to wtedy koniec od razu. Wy tylko macie wystartować do piekła po prostu prymo na wodkę. Jeden wyszalę, widzicie tam, momentem. A ja jeszcze troszkę się głowę, żeby tam nie popadli. Mówię o wasze narzucenie. I niektórzy nawet mówią, wiesz, jakoś oni ciebie nie przesadują. Nawet nie piszą o tobie. Jak oni mogą pisać reklamę robić swojemu wrogowi? Nie mogą tego robić. To jest do ich taktyka, ignorować. Ale co nas obchodzi, ważne, kim my sami czujemy się, kim my jesteśmy. A ja nie ich nie wróg. Ja nie mówię do tego, że ja mówię jak kaplan, a nie jak jakiś tam interesy mam tam, podsadzić swojego tam szefa, nic podobnego. Niech się nawracają, bo ich czeka piekło, a diabeł nie ma nagrody. A my nawracajmy się, bo będziemy razem z nimi, po co nam to być? Oni tu mają i jeszcze tam będą nas męczyć. Będą słowo podniebać, po co mi to potrzebne? Nas czeka niebo, do którego Chrystus prowadzi. Ja tego życzę od całego serca, dlatego mówię to, co mam i chcę, żeby wy tu jeszcze mieli to i jeszcze więcej. I mianowicie Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna Państwa, błogosławiona się między niewiastami, błogosławiona od żywota Twojego, Jezus. Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dziękuję Wam za cierpienia, patrzyły, że Wasze oczy otwarte, jakoś nikomu te oczy się nie zamykali, to znaczy coś tam gdzieś tam jednak
To jedzenie nie było nudne, nie? Tak szczerze mówiąc. Jakoś serce otwarte wtedy coś idzie, nie? Nie spekulujcie na te wszystkie rzeczy, które zjedzonego jajka nie warte. To nie trzeba na to tracić siebie zdrowie. Idźcie za tym, co jest poważne, mocne, takie budujące, a nie to, co tam... Nie idźcie za żółtą prasą. Nie szukajcie winy, brudnej bielizny, coś takiego nadzwyczajnego. Wy wiecie o tym, co wy macie u siebie, nie? Po co tam szukać? I troszkę odwagi, tak, śmiechu więcej do siebie, do życia, jak to się mówi, nie bać. Absolutnie, nie ma czego się bać. Chrystus z nami, ten, który rządzi światem naprawdę, Bóg, który stworzył Jego i Duch, który świecą, co nam jeszcze trzeba? A tam się wcześniej ubiera, wcześniej się pójdzie, patrzcie, wojna pod nosem, nie? Jak oni walczą za to, żeby do ostatniego Ukraińca, za to, żeby jeszcze zachować swoje interesy. No to jest katastrofa. Amen. Dziękuję bardzo serdecznie. Zachować swoje interesy. No to jest katastrofa.